Same sztosy. Goście w magazynie muzycznym. Dzień dobry. Cześć. Odpowiedziała Bowska, która z trzecią płytą, płytą Kęsy w naszym studiu. Gdybym miała tak sobie zestawić twoje płyty i upływ czasu, to mam wrażenie, że Kaktus był przedwczoraj, Pysk był wczoraj, a Kęsy są dzisiaj. Jesteś chyba jakimś ogromnym i systematycznym pracusiem. No tak, rzeczywiście jestem pracowita. Jestem pracowitym leniem, to znaczy lubię się trochę polenić, ale tych momentów jest niewiele, bo jakoś coś mnie, wewnętrzna siła gna mnie do przodu. To bywa trochę też takie destrukcyjne, ale i jaram się. Generalnie jaram się po prostu tym, co robię, więc chce mi się robić. Jak to się przekłada na twoją codzienność? Wstajesz rano, jesz śniadanie i myślisz sobie, to napiszę coś? Nie, te piosenki powstają, potrzebuję trochę czasu. Ja sobie zbieram różne fragmenty tekstu cały czas. No może za wyjątkiem momentu, kiedy wychodzi płyta, jest promocja i trzeba wszystko przygotować do grania. Wtedy nie. Ale kiedy jest po prostu, nie wiem, koncertowanie, normalne życie, to po prostu piszę sobie takie fragmenty, urywki i potem potem wyłania się z tego piosenka, zabieram to do studia i jeszcze w studio zmieniam najczęściej tekst, a potem na przykład dopisuję drugą zwrotkę, więc jakby to jest takie wielofazowe. Rzadko mi się zdarza ostatnio napisać tak piosenkę totalnie od początku do końca, jeśli chodzi o tą warstwę tekstu, bo sądzę, że tekst i muzyka muszą sobie razem funkcjonować, dlatego jakby zostawiam otwartą drogę na zmiany. Notatki ręcznie czy cyfrowo? Od jakiegoś czasu notatki robię głównie w notatniku w telefonie. Jestem zawiedziona. Myślałam, że jako człowiek tak bardzo zorientowany i skupiony wokół różnych wizualnych aspektów wyciągniesz jakieś pióro, jakiś kolorowy atrament, supernotes. Znaczy mam mnóstwo supernotesów. Zapisuję też w notesie. Mam taki jeden, co zawsze noszę ze sobą, jest nieduży bardzo, więc mieści się do każdej torebki, prawie że do portfela. I rzeczywiście tam też to robię, natomiast fajne jest to, że potem tą notatkę w telefonie można przenieść wszędzie i że jej się na przykład nie zgubi, bo wiesz, ja należę do tych ludzi, co niestety dużo gubią różnych rzeczy. Płyta Kęsy, wcześniejsza to Pysk. Dużo, mam wrażenie, w twoich tekstach jest takich ładnych albo ładnie brzmiących słów, więc jak mówisz, że robisz notatki, to wyobrażam sobie, że są słowa, którym należy się kółeczko. Że jakby brzmienie i to, jaką strukturę ma dany dźwięk w słowie, ma dla ciebie znaczenie. Dokładnie tak, właśnie tak jest. I ja często też zapisuję rzeczy zasłyszane, bo mi się na przykład podobają słowa i potem staram się te słowa wpleść w tekst. Po prostu mam pasję do słów, o, tak bym to nazwała, ładnie brzmiących. Na przykład słowo Kęsy, czyli tytuł płyty, jest czymś, co do mnie jakoś przyszło, nie wiem. Tak sobie pomyślałam, że to słowo Kęsy jest takie jakieś niewykorzystywane specjalnie. Zmarnowany potencjał. Tak, ma zmarnowany potencjał, a tak ładnie brzmi i ma ten piękny ogonek, więc jakby dlatego między innymi stało się tytułem płyty. Oprócz tego, że ma tak wiele znaczeń ze sobą niesie i tak wiele skojarzeń można sobie z tym słowem w głowie utworzyć. A miała jakąś konkurencję, jeśli chodzi o ładne słowa? Tak. Zastanawiałam się jeszcze nad tytułem Luksus, jak jedna z piosenek. Też ładnie można szastać tymi jaskami. Tak, tak, tak. Ale uznałam, że za dużo ma liter. Nie wiem dlaczego jakoś. Nie, Luksus jest piosenką, która w pewnym sensie też stanowi pewną puentę tego, o czym jest ta płyta. Mój luksus to nie musieć nic, po prostu zwyczajnie być. Dobrze, że to wyjaśniłaś, bo ludzie mogliby cię posądzać o jakieś złote łańcuchy, czy tam no właśnie, Lamborghini, tak, tak. Które stanęło przed radiem. Pomyślałam, że właśnie to by było mylące, więc uznałam, że tutaj trzeba dodać ten fragment tekstu, który jest puentą. A Kęsy są chyba jeszcze bardziej, bo odnoszą się do czynności. Może trochę kojarzą się z całowaniem, a trochę z odrywaniem kawałków czegoś dla siebie. Wiesz, z kąsaniem, no to akurat już można mieć wiele skojarzeń. Bardzo przepraszam, mam straszną chrypę, nie wiem, co się stało. Nie, mam katar, więc brzmimy jak taki przychodniany Dream Team. No właśnie. To gramy w takim razie Kęsy, czyli numer tytułowy z najnowszej płyty Bowskiej. Ja w betonowym ogrodzie stoję, wyrasta spod ziemi krzak. Jak chwast kiełkuje mi w głowie, owocuje, nabiera barw. Myśl, co zatruwa krwioobieg, zamraża ruchy, łamie mi kark.
Gdzieś mi przepadłaś po drodze, wrony krakanie, nie daję spać. Musimy iść, zgubić się, gdzie nie znajdą nas, tańczyć jakby jutra miał nie być. Musimy iść jeden dzień, jakby skończyć miało się. Szybko zgasło, więc się śmiesz, dawaj bierz. Chce mi się śmiać, płakać, śpiewać z tobą. Ciężko nad blokiem chmurę myśli czarnych jak smog. W odbiciu okna zniknąłeś, czuję mokrego betonu woń. Kęs za kęsem odgryzam, miasto moje smakuje jak ty. Zabiorę ciebie po drodze, przypomnisz sobie po co i z kim. Musimy iść, zgubić się, gdzie nie znajdą nas, tańczyć jakby jutra miało nie być. Musimy iść jeden dzień, jakby skończyć miało się. Szybko zgasło, więc się śmiesz, dawaj bierz. Chce mi się śmiać, płakać, śpiewać z tobą, całować się. Musimy iść, dawaj, dawaj bierz. Chce mi się śmiać, płakać, śpiewać z tobą, całować się. Musimy iść, dawaj, dawaj bierz. Musisz być, kąpać twarz w słońcu siebie, grzać, śpiewać jakby to ostatni raz. Musisz być, krzyczeć, śmiać się do łez, gdy nieznośnie rośnie ci z podziemi krzak. Musisz być, kochać z was, ale w dobro grać, patrzeć jakbyś jutra miał mnie widzieć. Całuj się, bądź kim chcesz, jakby skończyć miało się. Jutro zgasło, więc się śpiesz, wsiadaj, jedź. Musimy iść, zgubić się, gdzie nie znajdą nas, tańczyć jakby jutra miało nie być. Musimy iść jeden dzień, jakby skończyć miało się. Szybko zgasło, więc się śpiesz, dawaj bierz. Chce mi się śmiać, płakać, śpiewać z tobą, całować się. Musimy iść, dawaj, dawaj bierz. Chce mi się śmiać, płakać, śpiewać z tobą, całować się. Kęsy przed chwilą, tytułowy numer z trzeciej płyty Bowskiej. Bowska cały czas z nami. Pomyślałam sobie, że zawsze w twoich tekstach było bardzo dużo o relacjach, ale tym razem to jest już taka bliskość mierzona milimetrami, że kiedyś to jeszcze były centymetry, może nawet metry, a teraz to już jest tak naprawdę bardzo przytulnie, czule, ciasno i romantycznie. Rzeczywiście, ta płyta mówi o relacjach męsko-damskich bardzo bardziej wprost, bardzo cieleśnie wręcz momentami. I jakoś tak, tak jest, to prawda. Masz rację, słusznie to zauważasz. Cieszę się, że to widzisz, bo takie było moje założenie. Więcej jest też w tej płycie opowieści w ogóle, że ktoś gdzieś był i coś robił. I na przykład ja się z tego cieszę, bo też takie było trochę moje założenie, żeby trochę więcej opowieści wpleść w te piosenki. A jakieś takie, nie wiem, konflikty światowe, ruchy społeczne, globalne zmiany, myślisz, że kiedyś trafią do twoich tekstów? No, wiesz co, jakby takie społeczne historie, myślę, że tam są w tych piosenkach, chociażby we wspomnianej piosence pod tytułem Luksus, która stanowi komentarz do jakby pewnego sposobu na życie, o tak bym to nazwała, albo może tego, jak można się w życiu zapędzić. No i jakby nie mam takiej potrzeby może jakiegoś takiego bardzo krytycznego wyrażania swojego w stosunku do sytuacji społeczno-politycznej, aczkolwiek może bardziej do społecznej, tak, czasem w tych piosenkach pojawiają się, zresztą już się pojawiały też trochę na Pysku, tylko ludzie najczęściej tego jakoś tak bardzo nie zauważają w tej muzyce. Może dlatego, że jakby nie tego szukają w niej tak naprawdę? Nie wiem, trudno powiedzieć. Jestem ciekawa, jak to zostanie odebrane. No i czy to kwestia muzyki czy ludzi? Że akurat może masz takich, wiesz, ciepłych, zorientowanych na relacje słuchaczy. Może tak. Ciekawa jestem bardzo.
zapędziliście się, mam też takie wrażenie, razem z Jankiem Smoczyńskim, jeśli chodzi o takie bardzo swobodne używanie różnego rodzaju efektów. Chyba jeszcze nigdy głos Bowskiej na poprzednich płytach nie był tak mocno modyfikowany, jak tutaj na Kęsach. Był modyfikowany, ale w trochę inny sposób. Po prostu znaleźliśmy sobie troszeczkę inne zabawki do tego. Wydaje mi się, że to są już dwa kroki do Major Lazer, naprawdę. Może tak, nie wiem. Myślę, że wbrew pozorom tutaj jest więcej właśnie mojego czystego głosu na tej płycie. Jest też dużo takich bardzo takich efektów, gdzie ja śpiewam bardzo mocno i jest tych głosów kilka i one są ze sobą zlepione i to brzmi tak trochę ostro. Więc no trochę się bawiliśmy tym, bo chcieliśmy uzyskać pewien wyraz. Jakby to wszystko służy pewnemu wyrazowi artystycznemu, nazwijmy to w taki może niezbyt nowoczesny sposób, ale jestem zadowolona z tego efektu i myślę, że to też sprawdza się na koncertach, bo ja na koncertach używam efektów. No, one zawsze brzmią trochę inaczej, ale po prostu głos jest trochę też tak jak instrument w naszym zespole, stanowi jakąś barwę. I fajnie się tym bawić, skoro jest taka opcja. Mhm. Jak mówisz, chcieliśmy uzyskać taki wyraz artystyczny, to wyobrażam sobie jakąś długą, skomplikowaną naradę przed rozpoczęciem prac nad kolejną płytą. Kto tam jest kierownikiem w tym duecie? Oj, nie ma narad. Znaczy, rozmawiamy sobie oczywiście, ale po prostu jak robimy piosenkę, to ja przychodzę najczęściej do studia z jakąś zajawką. Jasiek, dzisiaj robimy w ogóle taką super dance'ową elektronumer. W ogóle zobacz, tu mam taki refren. I no i różne rzeczy z tego wychodzą. Czasem wcale nie tak. Czasem ja na przykład nie mam aż takiego pomysłu na całość i to się rodzi w ogóle w studio na bieżąco, więc wydaje mi się, że ten, kto mówi, że od A do Z jest w stanie to zaplanować, ten kłamie po prostu. To jest niemożliwe. Okej, gramy Luksus z najnowszej płyty Bowskiej i za chwilę wracamy do rozmowy. Magazyn muzyczny. Mój luksus to nie musieć nic, po prostu zwyczajnie być. Być. Nie musieć nic, po prostu zwyczajnie być.
To był luksus związany zupełnie nie z grubym portfelem ani milionami monet, ale raczej z tym, żeby sobie żyć tak, jak się chce. Bowska cały czas w naszym studiu z najnowszą płytą Kęsy. Rozmawiałyśmy trochę o tej elektronice i korzystaniu z różnych zdobyczy techniki, bo to zamierzony przez was wyraz artystyczny, ale zastanawiam się, ile zostaje na tej najnowszej płycie twojego muzycznego wykształcenia, ile tam klasycznych instrumentów i w ogóle jakiegoś takiego podejścia, które można by wiązać z edukacją i muzyką klasyczną. Jakieś skrzypce, harfy gdzieś wciśnięte, czy nie bardzo? Nie ma skrzypiec ani harfy. O, harfy, czekaj, niech pomyślę. Chyba nie. Bardzo elektroniczna jest ta płyta. Jeszcze bardziej niż poprzednie, aczkolwiek pojawiają się tam instrumenty akustyczne, takie jak gitara czy fortepian, czy bardziej akustyczne brzmienie basu. No ale one raczej stanowią dobarwienie tego całego świata, którego podstawą jest elektroniczne kopnięcie, nazwijmy to ładnie. No ładnie radiowo ujechać. No i chociaż na przykład piosenka Na niby, która stanowi bonus track tej płyty, jest piosenką z filmu i jest to piosenka, która ma w sobie dużo łagodności i gitar. W ogóle to jest najbardziej gitarowa piosenka ze wszystkich, bo my, jak niektórzy może słuchacze, którzy znają moją twórczość wcześniejszą z Kaktusa i z Pyska, wiedzą, że gitara jest instrumentem, którego raczej unikamy. A tutaj ukłon w stronę gitary jest nie tylko w tym piosence, ale też w innych kilku, więc coś się zmienia też w naszym instrumentarium. No i wydaje mi się, że jeśli chodzi o brzmienie całości tej płyty, to ona jest trochę łagodniejsza niż Pysk i nie wiem, jak ty myślisz, ale mi się wydaje, że wchodzi gładko, że gładko wchodzi do głowy, że po prostu no, gładziuteńko. Myślę, że wiele robaków usznych tam się kryje. Wyobrażam sobie tych ludzi, którzy chodzą i cisną refren jeden po drugim. Tak, myślisz? Tak, bardzo, myślę, tak bardzo będzie. mocno, głośno, no głośno pragnę cię. No i tak przez 12 utworów mniej więcej na najnowszej płycie Bowskiej Kęsy. Sięgam tutaj tak z powrotem. Jest. Płyta została chwilowo zarekwirowana. Jesteśmy w radiu, więc muszę spróbować przynajmniej opisać. Jak zwykle w przypadku Bowskiej nie jest to klasycznie wydana płyta zamknięta w plastikowym pudełku. Mamy papierową, otwieraną na cztery strony świata, z kolorowymi dodatkami. Zaraz pewnie wyjaśnisz, co też w pudełku się tak znajduje, jest. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że to chyba, że nie wyobrażam sobie po tych twoich trzech płytach, że kiedykolwiek wydasz coś cyfrowo, że to jednak musi być papier, płyta, musi coś tam się znaleźć, jak nie cekiny, pióra, to plakaty, które mamy w tym przypadku, to jest naprawdę takie super ważne. W sensie, czy może być wyłącznie cyfra dla ciebie? Myślę, że może być. Na pewno takie działanie singlowe związane z wydawaniem tylko cyfrowo singli jest czymś wartościowym, zwłaszcza jeśli temu towarzyszy teledysk, bo teledysk, mili państwo, jest formą, która wymaga ogromnego nakładu pracy, podobnie jak wydanie papierowe, ale jest to... Zwłaszcza jak się go rysuje. Tak, zwłaszcza jak się go rysuje. Tak, dokładnie. Tam było ponad 80 moich takich slajdów, które zostały poruszone przez motion designera. Więc rzeczywiście to jest kupa roboty, ale też taki plan zdjęciowy to jest naprawdę jakby skomplikowana rzecz, bo sporo osób musi pracować nad jednym wspólnym dziełem. No, a jeśli chodzi o to wydanie papierowe, to wydaje mi się, że to jest o tyle ważne, żeby ono było takie, a nie inne, to znaczy jakościowe i po prostu piękne, bo płyty trochę odchodzą do lamusa i jestem przekonana, że to, co będzie wartościowe, to takie białe kruki wśród płyt. Takie przywracanie święta otwieraniu płyty. Tak. Chciałabym, żeby za paręnaście lat, jak, nie wiem, już nie będzie CD, albo parę dziesiąt, nie wiem, to ktoś zostawił sobie moje płyty tylko dlatego, że są ładnie wydane, a nie wyrzucił ich do kosza. I tak jest mój cel. Sama też tak podchodzisz do płyt, patrzysz, plastik brzydka, nie otwieram. Ja w ogóle nie kupuję niestety płyt już w tym momencie. Robię to tylko i wyłącznie z sentymentu do artysty, którego po prostu lubię. Dlatego na przykład kupuję płyty Kasi Nosowskiej z polskich artystów i po prostu je chcę mieć. Jakoś tak się niemalże stykacie premierowo w tym roku. Właśnie, w tym roku się stykamy, a jeszcze na dodatek ona wchodzi na trochę nowe dla siebie wody tej takiej elektroniki, chociaż to jest ściema, bo tak naprawdę to nie są całkiem nowe wody i przecież ona już tam przemyca od dawna te brzmienia. Oczywiście ja słucham, nasłuchuję i kocham. Natomiast jest... No, tych płyt kupuję mało i w ogóle też staram się, chociaż mi to niezbyt wychodzi, trochę ograniczać swoją kolekcję w ogóle
wszystkiego. Minimalistka, rozumiem. Słucham? Minimalistka. Tak, wiesz co, nie jestem minimalistką, ale podziwiam i chciałabym być. Aspiruję, ale to na razie głównie w słowach. Nie mogę nie zapytać o plany koncertowe, bo widziałam, że tych miejscowości to się tam mnoży na twoim Facebooku i występów związanych tak. z ogrywaniem kęsów po całej Polsce. Kiedy Warszawa? To jest najważniejsze pytanie w kampusie. Tak jest, więc... Zdecydowanie najważniejsze. Warszawa jest na końcu trasy, bo chcemy się tak naprawdę dobrze rozpędzić i jeszcze tutaj wam najmocniej jak się da przywalić, nazwijmy to brzydko. Będzie super i będzie to w niebie 25 listopada i to będzie koncert zupełnie wyjątkowy z nową scenografią, ze specjalnymi gośćmi również. I z nowymi kostiumami, no i po prostu będziemy grać kęsy jako takie. I zapewniam was, że ta płyta jest bardzo taneczna, zresztą możecie już to sprawdzić. I będą też pewnie jakieś muzyczne niespodzianki, między innymi na przykład prawdopodobnie będzie można usłyszeć piosenkę, która jest hidden trackiem na płycie kęsy. Taki hidden track znajduje się tylko i wyłącznie w wersji papierowej. Jeśli ktoś kupi płytę papierową, to będzie mógł sobie zeskanować kod QR i tam ma jedną piosenkę, którą może sobie za jako bonus ściągnąć albo odsłuchać online. Piosenka ta nosi tytuł Blef i nie przegapcie tego, proszę. Nigdy więcej nie mów o sobie w ogóle, że jesteś leniem, bo zaprzeczyłaś później temu milion razy, mówiąc o tej starannie wydanej płycie, tych plakatach, które się tu znajdują, tej trasie koncertowej, specjalnie zaaranżowanym koncertowi w Warszawie. Nie wiesz, Ciebowski, kiedy mówi, że się leni, bo nigdy nie robi. Trzecia płyta jest na to chyba najlepszym dowodem. Kęsy już z nami. Co gramy na koniec? Wybierz teraz ty, co się już nawybierałam. Super, to sądzę, że fajnie by było, jakbyście posłuchali Piętro dziewiąte. Gramy. Dzięki. Dzięki. Ja wsiadam po chwili, wpadasz, przepraszasz, wzrokiem badasz. Udaję obojętną, choć mi podskoczyło tętno. W kwadracie przestrzeń mała, centymetrowa skala. Choć stoisz obok, czuję twój wzrok, drapieżnika wnika w głąb. Wyciągasz rękę bledne, w żołądku kocioł wrzątku. Ty wciskasz piętro dziewiąte, a ja całkiem tracę wątek. W przerwanej czasoprzestrzeni do góry maszyną pniemy. Tyle się zdarzyć może, patrzysz i nie grzmisz, Panie Boże. Gęstwinie kontekstów, szukamy pretekstu. Wspólne czynniki i prawa fizyki. Dwóch są przyciąganie, wzajemne działanie. To chemia umysłu, nie pozbawia zmysłów. Kontekstów szukamy pretekstów. Wspólne czynniki i prawa fizyki. Dwóch są przyciąganie, wzajemne działanie. To chemia umysłu, nie pozbawia zmysłów. Drugie piętro, koszula retro. Trzecie piętro, niewinna metro. Piętro czwarte, wspominam partę. Między nami barter. Rękę na promieniem całą przeszywasz moje ciało. Wewnętrzny zapłon uruchamia szybki proces spalania. Rozważam możliwości permanentnej nieważkości i cisną mi się zdania, choć wszystko jasne bez gadania. Kolejna kondygnacja, dotykasz ramienia drżenia. Ciepło zbliżenia, czuję jak mi się zmienia kąt widzenia. Nikt nas tu nie odkryje, odsłaniam ramiona, szyję. W granicach pożądania, bez zasięgu, bez wahania. Gęstwinie kontekstów, szukamy pretekstów. Wspólne czynniki i prawa fizyki. Dwóch są przyciąganie, wzajemne działanie. To chemia umysłu, nie pozbawia zmysłów. Kontekstów szukamy pretekstów. Wspólne czynniki i prawa fizyki. Dwóch są przyciąganie, wzajemne działanie. To chemia umysłu, nie pozbawia zmysłów. Drugie piętro, koszula retro. Trzecie piętro, niewinna metro. Piętro czwarte, wspominam partię. Piętro piąte, rozpuszczam włosy. Piętro szóste, patrzysz mi w oczy. Siódme piętro, trafiasz w sedno. Wkrada się namiętność. Stop. Ósme piętro. Piętro dziewiąte. Ósme piętro. Piętro dziewiąte. Ósme piętro. Piętro dziewiąte. Ósme piętro. Piętro dziewiąte.
może wejdziesz. Radio Campus.